Wolimierz, izerska wieś agroturystyczna, królestwo artystów i rzemieślników. A już wkrótce, dzięki staraniom Stowarzyszenia Wolimierz, stanie się być może Mekką Łucznictwa. Organizacja uzyskała dofinansowanie na projekt Ścieżka Łucznicza. Stworzyliśmy taki projekt, aby zbudować obiekt rekreacyjny polegający na tym, że chodzimy po lesie, gdzie rozstawione są cele łucznicze, strzelamy w terenie, strzelamy po prostu w otoczeniu natury. Ścieżka będzie miała długość około 600 metrów, na której powstanie 10 stanowisk łuczniczych do klasycznej odmiany tego sportu. Będzie biegła przez teren leśny, przez sad owocowy i przez otwarty też teren, taką łąkę nad strumieniem. Dla jednych mieszkańców mająca powstać atrakcja jest nowinką, dla innych nie, ale na ogół pomysł jej powstania się spodobał. Przyznam szczerze, że pierwszy słyszę, naprawdę, ale myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry pomysł, dobra inicjatywa, dlatego że mamy tutaj coraz więcej turystów, więc będzie jakaś kolejna rzecz dobra, którą będą mogli sobie robić, tak, i spędzać tutaj super czas. Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł. Mamy dużo w Wolimierzu turystów, bardzo dużo agroturystyki. Myślę, że będzie to fajnym bardzo pomysłem i będzie dużo chętnych ludzi na to. Chętnych nie zabraknie, tym bardziej, że coraz częściej szukamy różnych form rekreacji związanych z naturą. Wyjście w teren, spędzenie tego czasu w naturze, w bardzo różnych warunkach, czasami atmosferycznych, zmaganie się ze sobą, zmaganie się z naturą. To jest to, co jest w tym najpiękniejsze. A do tego jest to sport dla każdego. To jest niesamowity, w sumie zapomniany dzisiaj sport. Kiedyś nie był to sport, kiedyś to był sposób walki, polowanie, prawda? Ale dzisiaj traktowany jest jako taka dyscyplina sportowa, natomiast nie ma tu żadnych ograniczeń wiekowych. Strzelają bardzo młodzi ludzie, nawet siedmiolatki, ale też osoby zaawansowane wiekiem. I to jest w tym bardzo fajne. To łączy po prostu pokolenia, łączy rodziny. To jest sport bardzo rodzinny też. Kwota realizacji projektu wynosi 22 tysiące złotych. Wkrótce rozpoczną się prace, a pierwsi ucznicy skorzystają ze ścieżki w okresie wakacyjnym.